dobry. Cześć. Dzisiaj bardzo poważnie i nastrojowo, o czym świadczą te lampiony i świeczki. Świeczki. Będziemy się zastanawiać nad piwem, nie, nad browarem sopockim, który poleca piwo sopockie tradycyjne. Mogę poczytać? Dajesz. Idea tego typu przedsięwzięć jest już jakby... Browar Sopocki wyczerpał temat. Jesteśmy z Trójmiasta, obydwoje jesteśmy z Sopotu. Tak jest. Więc co nieco wiemy o tym, co się kiedyś działo, co się dzieje w Sopocie. Kiedyś w Sopocie był browar na ulicy dawnej, znaczy teraz Armii Krajowej. Kiedyś... Dawnej. Armii Krajowej. Nie, teraz jest Armii Krajowej. A nie wcześniej wiem. To była jakaś inna. Pewnie jakaś komunistyczna, ją zmienili. Zapomniałem. Ona się przecina przez 20... Armii Czerwonej. Armii Czerwonej. Teraz jest Armii Krajowej. No, ta jest lepsza od tamtej. Za chwilę okaże się, że jeszcze jest trzecia, która jest lepsza od Armii Krajowej. Na zbiegu Armii Krajowej obecnej i 23 marca był kiedyś browar niemiecki. Jak wszystko, co... Jak większość rzeczy w Trójmieście. Tak. Opcję szofera w tym browarze pełnił Antoni Abraham. To jest taka sławna tutaj, chyba kaszubska, nie? Nie pamiętam. Postać mieszkał na ulicy Wybickiego w Sopocie. Tam jest stadion spójni. Lekkoatletyczny. W lesie, taki nieduży. Nie wiem, dlaczego w Gdyni ma swój domek. Domek ma Abraham na ulicy Starowiejskiej. Tak, jest zresztą ulica Abrahama też w Gdyni. On się chyba przeprowadził. Znaczy, był znany z tego, że stawiał opór, jak to każdy Polak potrafi najlepiej. Z tego co pamiętam, no taki opozycjonista. Ale był browar w Sopocie. Jakiś czas temu, w 2013 roku, pojawił się przy wejściu na molo browar Sopot. Ale nie sopocki browar, tylko browar Sopot. Była afera... To nie był browar tylko ogródek. Tak, ale browar Sopot było na parasolkach, na płocie. A, no to wystawiał się ogródek, w sensie był wystawiony. Tak. W najlepszym, no chyba najlepszym miejscu, tak? Wejście na molo po lewej stronie. Tak. Była afera rozdmuchana przez Gazetę Wyborczą wkładkę na Monciaku. Tomek tam, Janiak, czyli browarnik Tomek, też brał w tym udział troszeczkę. Ja podsyciłem atmosferę, jako że poszedłem ze znajomym z Bydgoszczu. Wypiliśmy tam... Cześć Andrzej. Wypiliśmy tam piwa. I zdarzyło się to, co ta pani tam dziennikarka opisuje w tej gazecie, czyli zapytałem się obsługi, co to za browar, gdzie jest ten browar w Sopocie, i pani powiedziała mi z nieukrywaną dumą, że jest na ulicy 23 marca. Pewnie nawiązywała do tego browaru, który istniał po zakładach Sopot Plast. Tam były zakłady Sopot Plast, a dzisiaj jest bardzo drogie osiedle, jak wszystko. Kiedy później był Tref. Tref, a dzisiaj deweloperka. Kiedy tak spojrzałem się, mówię, że chyba nie, no to przyszła za jakiś czas i powiedziała, że to jest piwo z Bydgoszczy. Też się myliła, bo okazało się tym piwem piwo z Nakła, dokładnie z browaru Krajan. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tak trochę wstępem. Dlatego, że to piwo jest nawiązaniem do Krajana. Ono jest zrobione w Krajanie, tak na 99% moich na oko, patrząc na wykrojniki i tak dalej. To jest Krajan kupiony za... Czyli piwo kupione jako gotowy produkt, bez etykietek. No i naklejone są etykietki i sprzedane. Na szczęście, tak naprawdę jest tutaj bardzo, według mnie, dobra taktyka marketingowa, dlatego że jest napisane sopocki browar poleca sopockie. Nie ma tutaj słowa piwo. Jest. Sopocki browar poleca piwo sopockie. No i ty zawsze wszystko zepsujesz. Poleca piwo sopockie, ale nie zrobił, tylko poleca. I dla mnie to jest świetne umycie rąk, jak Piłat przed Żydami. Dosza, tak krew spadnie na... W ogóle co jest ciekawe, tutaj z tyłu na etykiecie jest napisane, że no alkohol 6.0, ekstrakt 14.1. Sopocki browar prezentuje piwo jasne, pełne, pasteryzowane o zdecydowanym smaku oraz wyrazistej goryczce. Skład: woda, słód, jęczmienny chmiel. I pod spodem jest
strona internetowa sopockibrowar.pl. Niedzielowa. I napisane jest wielobranżowa agencja handlowa Krzysztof Mrukowiecki, ulica Obodrzyców, to jest na Brodwinie, tak? Znaczy na Obudzytów 55 jest, kiedyś był sklep Livio, wcześniej sieci 34. No i podejrzewam, że to jest ten gość, ten właściciel, który skapnął się, patrząc na co się dzieje w piwie. Generalnie z etykiety nie dowiecie się, gdzie jest piwo zrobione, bo nie. No, jest tutaj za i przeciw. Za jest to, że jest z czystymi jakby rękami podane, że to piwo nie jest z Sopotu. Jeżeli ktoś się wczyta w etykietę, no to jasno się doczyta, że nie, dlatego że Sopocki Browar poleca piwo sopockie tradycyjne, ale jest coś nie tak, Sopocki Browar, a piwo zrobiła wielobranżowa agencja handlowa. No. Fajna agencja. Według mnie agencja handlowa nie może ważyć piwa i sprzedawać, ale... A może sprzedawać, może nie warto. No nie wiem, to kurczę jest pomieszanie. Znaczy powiem tak, dla tych, którzy będą jakby świadomi, to tego piwa nie kupią, ale gro ludzi, tak, dlatego wróciłem do historii z browarem Sopot. Da się na to nabrać, da. Tak. I teraz, czy to jest dobre, czy nie? No, to piwo jest sprzedawane za horrendalne pieniądze, według mnie. Nie pamiętam, 7 zł? Okolice 7 zł. To. I może być efekt tego taki, że. Oczywiście pan Krzysztof tutaj zarobi swoje i to jest jasne. Każdy może zarabiać w jakikolwiek sposób chce, aby to było zgodnie z prawem. Ale taki jakiś tam Kowalski kupi to piwo za 7 zł i się zrazi do drogich piw. A zresztą nie wiem, czy się zrazi, ale zobaczmy. No jeżeli to jest, co ja mówię, Krajan, no to się zrazi. No. On ma co? Piwo ja tradycyjne, nie wiadomo, czy jest jasne, czy ciemne, czy fioletowe. Jest jeszcze ciemne, tak? Czyli patrz, Krajan ciemne irlandzkie to będzie ciemne sopockie. Krajan zrobił niefiltrowane i coś w stylu pilsa, tak? Z Krajanem jest też taki problem, że tam też robi, udaje, że waży Bowler Hat. Też kupuje te piwa. Co ciekawe, na kiedyś jakimś biegu podszedłem do chłopaków i zapytałem się, co tam skąd są, co robią. Mieli na rolbarze piwo kraftowe rzemieślnicze. Z drugiej strony kiedyś takie pytanie zadał mi ktoś z Ambera, czy Amber robi piwa kraftowe i czym się różni. No, powiedziałem, że tak, no robi piwo kraftowe, no bo w sumie robią z wody bez syropów, bez podbicia. No, to ja myślę, że to nie jest witnica, bo nie ma żelaza, to jest masło, czyli Krajan. Jest jasne, pełne, tradycyjne i ciemne. No, to może być albo ten pils, albo niefiltrowane. No nie, jest klarowne, więc to nie jest niefiltrowane z tego. Ja kiedyś jest na kanale nagranie z Krajana Nelson, AIPA albo APA, nie pamiętam, AIPA. I kurczę, było dobre. Muszę powiedzieć, że było całkiem niezłe w stosunku do ceny. Piana? No nie, pianę za sekundę nie będzie, więc póki co to zdążę. Patrz się na pianę. Nie, niech słyszą. Piana jest strzelająca. Za chwilę zniknie. No i tak powoli opada, dobrze, tak? Ale dobrze zbudowana jest. Ja muszę powiedzieć, że bardzo dobrze zbudowana jest. W porównaniu do piw... Jakie to były piwa? Tej Wieliczki? Z Wieliczki? Żupna. Żupnych piw. To piana się trzyma zaskakująco długo. Znaczy tak, mamy przed sobą piwo sopockie. Przypomnijmy tutaj lojalnie, że jest jeszcze sapociak. Na tym sapot to sławny, sapociak, który jest robiony oczywiście przez browar Łebski, czyli jest to witnica, Lubusz Jasny. Sopociak, gdyńskie widziałem piwo, tak? W Rewalu jest rewalskie. W Łebie jest łebskie i tak dalej, i tak dalej. Z gdańskim bodajże chyba chłopaki mieli jakiś problem tam gdański. Bo gdańskie miało chyba nazwę od... browaru, tak? Że... od browaru. Kiedyś było takie piwo. I było całkiem niezłe. No w aromacie jest maślanka popcorn. Czyli diacetyl. Masło. Takie masło z patelni, nie? Nie, takie zjełczałe masło. Zjełczałe, o, no. Nie z patelni. No nie gaduje, się nie zna.
Dobra, ukróćmy tę dywagację, zobaczmy, co tam nam krajan w osobie pana Krzysztofa z Sopotu zareprezentował za 7 zł. 7 zł. Lager za 7 zł. Mistrzostwo marketingu. A propos takich ludzi, moja mama się na to nabrała. I kupiła to piwo z wielką taką nadzieją, że będę zaskoczony mile. Powiedziała, zobacz, piwo sopockie. A więc ja myślę, że w lecie to takie butelki wygenerują duży ruch, nie? Człowiek, który przyjedzie skądś tam, no nie ukrywajmy, 90% ludzi ma w dupie kraft, tak? Przyjedzie, zobaczy sopockie. Zresztą coś o tym wiesz chyba. Ja pracuję na dworcu w Sopocie. No i niestety większość turystów zakupuje piwo sopockie. Jakieś, jak przychodzą, chcą piwo regionalne, no to... No cóż, z regionalnych jest duży wybór, tak? Z mojego browaru, bo jeszcze jest trzeci browar, ale to jest naprawdę browar fizyczny Monte Cassino, browar miejski Sopot. I to faktycznie tam jest browar, pozdrawiamy go serdecznie, nieraz jeszcze tam byliśmy. Tak jest. I piwo się robi się na miejscu. Z kolei obsługa w tym browarze, przynajmniej jakiś czas temu, wiedza była katastrofalna po prostu. No, była. To było naprawdę żenujące. Znaczy brak wiedzy. Brak wiedzy. Tam się nieświadoma pani natychmiast podpadła mi, bo bez jakby żadnego mojego włączenia się zaproponowała mi... Soczek. Sok. Czy może być sokiem? No jak? No. Ale to też pokazuje, czego turyści szukają. Piwo bo nie miała przedstawionej klauzuli sumienia. Tak, ale to też wiesz, ona proponuje to, co w Sopocie ludzie pewnie biorą. Czy wiesz, większość turystów, no... pije piwo z sokiem, no. Turystów. Tutaj się też. Tak. Piwo z sokiem jest jakby na terenach w ogóle takich nadmorskich z morą, bo... Często sprzedaje się to piwo po prostu zepsute, a sok jakby się... Stare piwo, stare. Sok przykryje wszystko. Stąd takich nadmorskich imprezach, tak, nie tylko w Sopocie, ale też pewnie wszędzie, gdzie jest morze i gdzie jest ciepło i gorąco, gdzie kek stoi i grzeje się. W rolbarze jest jeszcze cieplej. W 30 stopniach. Ale tam jeszcze na niego dmucha ten schładzarka, więc tam jest jeszcze cieplej, a piwo musi obrócić, więc jest proponowany soczek. Co o tym piwie powiemy, bo tak, dotąd tylko... Powiedzieliśmy o idei, o etykiecie. W ogóle tutaj jest zakład balonologiczny w Sopocie około roku 1958 zdjęcie. Ja się zastanawiam nad w ogóle... Gruszki nie z pietruszki, w ogóle nie wiadomo o co, come on. Znaczy ja się zastanawiam w ogóle, czy to jest legalne. To jest... Herb Sopotu. No to nie jest herb, no, ale... Znaczy taki... Jest bardzo blisko, nie? Niebezpiecznie blisko herbu sopockiego. To jest, no ja to odbieram jako przykre, to jest po prostu podróba i ja to piętnuję. To jest takie wykorzystywanie symboli. Była afera o Gdynię, nie? Kto Gdynia pozwała w tym tak. roku, czy w zeszłym roku kogoś. Ja myślę, że Sopot powinien się zastanowić i tutaj już naprawdę na poważnie mówię, bo to jest przykre. No, piwo sopockie jest mewa z rybą. Jest zakład balonowy, nie wiem czy ten, co ma na myśli w ogóle ten zakład, czy, nie wiem. No jest tam obok źródełko wody, ta fontanna, która tu dostępna. No jest, zdrowa woda, Sopotka do picia. Znaczy nie, od niedawna. Od dawna. Od jakichś 10 lat. No to jest, no nie wiem. Ale wiesz, to jest nawiązanie Sopotu, zdrowisko, ta lalala, zdrowa woda i pewnie to w takim gdzieś dalekim podtekście ma być zrozumiane, że z tej zdrowej wody jest zrobione to pyszne sopockie piwo. Piany już nie ma, ale no muszę powiedzieć, że oblepia tutaj to szkło. Coś przynajmniej próbuję. Czyli sam pomysł marketingowy, mimo że jest jakby wolność i tak dalej, według mnie to jest wprowadzenie w błąd. Czy świadome, czy nie, to nie wiem. Tego już się nie podejmuję. Czy agencja? No, kto się wczyta, czy agencja? Może no agencja to agencja. No okej, okay, no ale piwo jest z Sopotu. Tak ludzie powiedzą i tyle w temacie. Tradycyjnie. Tak, bo ludzie... Co więcej, są... pani kiedyś mówiła, przynajmniej przerwę, ale... Cały czas muszę. W tym ogródku tam, no. Browar Sopot, tam była mowa o tym, że właściciel, ja nie wiem, czy to jest właśnie, czy to nie jest pan Krzysztof, bo tam była mowa, że siedziba jest w Sopocie tego. Tak.
Natomiast pani twierdziła, czy tam ten ktoś twierdził, że receptura tego piwo jest znakła, okej, okay, to jest krajan. To było jasno przyznane, ale receptura jest tradycyjna sepocka. Tak. To mnie rozwaliło po prostu. Jakaś, nie wiem, nazwała, nie tradycyjna. Jakaś starodawna, w ogóle starosopocka receptura, nie? To jakby, ja nie wiem. To jest zrobione piwo według starej receptury, takie prawdziwe, prawdziwe. Tutaj na tej etykiecie nie mam napisane, że ten browar, czy ta agencja handlowa zrobiła to piwo, tylko poleca to piwo. Tak. Co ciekawe, można polecać coś nie swojego. Browar, sopocki browar poleca sopockie tradycyjne. Czekaj, otwieram stronę. Jest? Działa? No. A zobaczymy, nie chciała się otworzyć. Sopocki browar. Samo stwierdzenie właśnie to jest też bieda języka polskiego, nie? Sopocki browar, no. Produkty, dostępność, kontakt. Produkty. To już też. Czekaj. Nie. Kontakt. Sklep firmowy. Czekaj, tu się nic nie otwiera w ogóle, nie? No i siedziba w tym sklepie na Obodżycy. Obodżyców Małopolska, tak mniej więcej. Piwo jest odgazowane, maślane, typowy krajan. Sklep firmowy, wielobranżowa agencja handlowa. A, nie ma sklepu. A, sklep na tam, że jest otwarty ten. No, pomysł dobry, no jak jest to kolejna jakby instytucja, organizacja, która próbuje i nawet nie próbuje, która po prostu zarabia na temacie piwa rzemieślniczego na tej fali. Znaczy rzemieślniczego, piwa regionalnego. Sorry, przepraszam, ale zaczytałam się w historię tego piwa. Zastanawia mnie to, że ten browar fizyczny, miejski, Sopot, Monte Cassino, jest cicho, nie? Widzisz, tu jest tak napisane, że dawniej ciemne piwa stosowane były w medycynie. Lekarze podawali je zamiast środków nasennych. No jak wypije się kilkanaście, to po co środki nasenne? Może czegoś się dowiemy jeszcze. Ojej. Dużo czytania jest. Nie ma sensu się dowiedzieć. Ja jestem przeciwny tej idei. Jest sopociak, jest sopockie, no już chyba nie może być innej odmiany, tak? Piwa w Sopocie. No piwo z Sopotu może piwo być... Sopot. Nie wiem. Jest Sopot, może być Sopot, bez odmiany, tak po niemiecku. Sopockie, sopociak, a może być sopocianka. Jak słotwinka. Taka woda, którą piję. No ale jeżeli źródełka zabutelkujesz i możesz jechać. Ale powiedz coś. Na co mi to powiedzieć? Zdaje się, że to dopiję nawet. Tak. Nie ma gazu w ogóle, nie ma goryczki. Ale tu jest napisane, że jest właśnie nisko nagazowane, bo nagazowane w piwa powodują wzdęcia, tak jest na stronie napisane, więc... Myślałem, że syropy i kukurydza. Nie, to się wydaje. Nie, no dla przeciętnego człowieczka... Słodkie. Piwo będzie okej, okay, nie? Że jakie super piwo sobockie jest sobie. Jest słodkie. No, we wczasach. Jest słodkie, nienagazowane, tylko to nie jest taka słodycz karmelowa, tylko według mnie właśnie jakaś fruktoza, coś w tym stylu. Taka sztuczna. Coś jest tutaj takiego sztucznego, no. Goryczki ja tutaj kompletnie nie czuję. No, nie ma. Nie ma. A miało być. Nie byłbym załamany, że wydałem 7 zł. No ale za 7 zł w sumie można kupić piwa rzemieślnicze. Nie wiem co powiedzieć. Generalnie jestem zły na takie chwyty. No ale z drugiej strony mamy kapitalizm i cóż. No co wiesz, każdy chce zarobić, nie? Tak, także no. Akurat pan, jak on tam, Krzysztof. Pomyślił sobie w ten sposób. On przedsiębiorczył, on ten sklep w garażu uruchomił kiedyś tam, jakiś czas temu, jeżeli to był jego sklep, tak? Należał do sieci 34. Cały czas tam i przetrwał. Nie. I przetrwał. A to jest w spożywczym biznesie dosyć ciężkie. Tam nic nie przetrwało już chyba na ulicy Obodżyców, nie? Były te sklepiki jakieś. Ja nie wiem, bo to ty jesteś z tamtych rejonów. Tak, były sklepiki. Ja z drugiego końca Sopotu, także. Tak, mniejsze, większe, ale były. Natomiast wszystkie się pozamykały.
Jedyny Merkur został na Brodwinie, duży, a to jest duży sklep z obsługą nowoczesną, z kasami i tak dalej. Ten też jest. Właśnie nie wiem, czy tam jest sklep w tej chwili. Gdzie? Chyba nie w tym ogródku. Nie ma. Nie ma, to się... nie ma, nie ma. A, to może dlatego piwo robią jest teraz. Agencja. No ale oni już robili to piwo jeszcze jak był sklep. Tak? Tak. No fajnie, no wiesz, no kupują to piwo za jakieś 2 złote. Może coś... No jakieś 2,03, 2,05 podejrzewam netto. Kosz etykiety jakieś 14 do 7, chociaż nie, to jest papier. Ja myślę, że 14 groszy. Jakaś logistyka i można sprzedawać je za 5, nie? 5 może nie, jakieś 4,80 tak sądzę. No w sklepie za 7. Brutto. Czarny kapsel. Zostawmy spokoju, więc to sopockie piwo. Tak z ciekawości. No tragedii nie ma. Nie ma tragedii. Gorzej. Nie ma tragedii. Jak człowiek przemyśli, no to lager, no 7 zł. Słodki, odgazowany. Znaczy, taki, jakbyś się nie znał, to byś kupił i powiedział, że super piwo sobie przydał. No ja zawsze, ja kiedyś Lecha piłem, bo był goryczkowy. Nie lubię Lecha. Bo był goryczkowy. Szukałem takiego piwa, już gdzieś tam w krwi płynęła mi gorycz. Ale spotkałem ciebie. I sam sobie zrobił gorycz. Płynęła jeszcze większa gorycz. No tak, to jest słodkie. To wszystko przeze mnie. Słodkiego, miłego życia. To też Trójmiasto zespół. Tak jest. Jest tyle piw do wypicia. Daj mi się piciem lepiej. Pozdrawiamy Was z marynarskim, ahoj!